World League of Players and Audiogenix. A tak Mercedesa, ale Kuba to zrobił w tym momencie, no prześliznął się tam przed dwóch kierowców. Świetny atak Mercedesa, no naprawdę, ależ jest w gazie teraz Kuba, jeszcze... Ależ tutaj próbuje teraz Dominik, no wciskał się tam wcześniej pięknie, teraz też naprawdę genialna próba ataku, jeszcze nie odpuszcza, próbuje do następnego zakrętu i mamy kontakt, pierwszy do zakrętu numer 2, musi jeszcze poczekać, DRS w tym momencie włączony w Astonie. Lewą stronę wybrał Simarino do ataku, no ależ rzuciło tam mocno Dominiksa, zleciał nam na piątą, ale to już za chwileczkę może się zmienić walka, czyli mamy Kickzauber kontra Aston Martin, ależ rozpędzony Pixel jeszcze zalicza tutaj najszybszy pierwszy sektor. Ale dla Pixela jak widać nie ma części trudnych, Robek nie odpuszcza. Odgryza się teraz pięknie McLaren. O, wypchnięty Pixel dosyć mocno, na szczęście bez uszkodzeń. Trochę nam tej walki nawet się zaczyna tutaj robić, bo i kartofel kontra Robek w tym momencie próbuje Alpinka wyprzedzać, ale bez rezultatu. Jak on to zrobił? Słuchajcie, no. Miki on kartofel. Ewidentnie mamy tą dwójkę, która jest na ten moment najszybsza na torze, bo jest to dwójeczka, która zbliża się. Zbliża się, może nie ostro, ale jakimiś takimi większymi susami czasami do właśnie kierowcy Mercedesa i wspomnianego wcześniej kierowca Stona Martina, El Michaela. A z tyłu, słuchajcie, cały czas wymiana pozycji. 6,5 sekundy, 6,6, no dosyć spora strata. No ale biorąc pod uwagę, że tracili 3 sekundy do El Michaela, El Michael jakieś 3,2, no to jest mniej więcej ta sama pozycja. Aczkolwiek teraz przy tej walce tracą i uszkodzone skrzydło, na pewno z któregoś z tych dwóch przepięknych bolidów, nie wiem które. Wszystko pod Astona. Dominik czający się tutaj na pana Orzeszka po raz enty, po raz któryś tam. Serwują nam tutaj chłopaki walkę o siódmą pozycję. Na razie Dominik wyszedł tutaj ładnie, kierowca Ferrari. Czy będzie się pan Orzeszek odwdzięczał jakimś manewrem walki? Już dogonił, także to całe, to wszystko co tam wypracowane było przez Astona Martina. Już jest atak, nie czeka tutaj. Aj, piękna walka, Mercedes, no Aston Martin troszkę błędnie tam chyba rzuciła El Michaelem. Mógł zaczepić Mercedesa, naprawdę 6 sekund, wszyscy chyba tutaj jak jeden mąż. Tak jest, wszyscy na oponach typu hard, więc możemy już sobie spokojnie zostać na tych karach. I Alpina, wow, 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 kartofel obrócony w sektorze numer 2. Wczoraj, tak i dzisiaj, słuchajcie, nie brakuje. Nie brakuje po prostu kierowców, którzy mają problemy właśnie z tym torem pod względem kar, zaścięcia zakrętów jeszcze, ależ tutaj naprawdę twarda, ostra walka między Dominiksem a kartoflem. Nie poddają się chłopaki, oni tam nie patrzą na te kary, to jest nieważne, liczy się to co na torze. Odwzajemnia teraz atak Alpina, ale musiał jeszcze tutaj ostatnie metry. Jest, proszę państwa, El Michael zwycięża nam w rundzie numer 1 Grand Prix Austrii, drugi kierowca Mercedesa Kuba, no i trzeci również Aston Martin. No, zobaczmy. Jest na drugiej pozycji, także jednak udało się, proszę bardzo, ależ tempo w końcówce Simarino pozwoliło na to, żeby przesunął się jeszcze wyżej. Pixel, musisz dojechać.